Ale skoro jest pan przedstawicielem kina kobiecego, nie wiem, czy to nie tylko, troszeczkę daleko chciałem tylko zauważyć, że kino kobiece ma różne twarze. Na przykład ma twarz Liliany Cavani. No, jakby trudno jest polemizować z faktami. Można by kreować. Jest wielu takich twórców, nie tylko w filmie, którzy wymyślili sobie, że jacyś będą i brną w to, nie zauważając, że jako ludzie są trochę inni i dlatego gdzieś tam coś się nie udaje, coś zgrzyta, coś nie gra. Opowieści jest jakaś fałszywa, niespójna. Ja wolę jednak posłuchać siebie i robić wszystko w zgodzie z własną naturą, nawet licząc się z tym, że komuś się to nie spodoba, dla kogoś to będzie nudne. Jedno, co jakby mi przyświeca, to pewna rzetelność. I bez względu na to, jacy jesteśmy i co mamy do powiedzenia, jeśli będziemy rozsądni i rzetelni w swojej pracy, to no to przede wszystkim będziemy spokojnie zasypiać. Te kreacje, które padną w zderzeniu z rzeczywistością, nie będą gwoździami trumny naszej, którą sami sobie będziemy otwierać co wieczór, idąc do snu. Po pierwsze być zgodnym ze sobą, po drugie być rzetelnym, rozsądnym i z tego się bierze kreacja. Czymże jest twórczość? No jest pracowitością straszną, poszukiwaniem, zmaganiem się z koncepcjami, z pomysłami, niezgodą na właśnie pewną powierzchowność. Tym jest właśnie twórczość. Jeśli gdzieś na końcu tej drogi jest jakiś efekt artystyczny, to super, to fajnie. Ja bym sobie życzył efektów artystycznych, bo to jest życzenie i to naprawdę pobożne, za każdym razem od nowa. Skromność artysty zasługuje na wyróżnienie. Jeszcze ostatnie pytanie. Chyba nie wszyscy wiedzą, jak bardzo wszechstronnym twórcą jest Andrzej Mańkowski. To muzyk, literat, człowiek teatru, filmowiec. Nie wiem, czy jeszcze o jakiejś zdolności zapomniałem, ale ja pytam się, czy już jest pan w stanie dzisiaj powiedzieć, że tak, tylko film i temu chce się poświęcić. Nie chodzi mi tylko o sprawy finansowe, bo wiadomo, że ciężko jest Polsce, szczególnie młodemu reżyserowi, utrzymywać się z robienia filmów. Jest to wręcz niemożliwe. Ale czy docelowo ta trajektoria już jest dominująca, czy jeszcze będzie pan się realizować w innych dziedzinach? Znaczy, film jest bardzo pojemnym gatunkiem, bo opowieść, którą przedstawiamy na ekranie, możemy snuć na rozmaite sposoby. Możemy robić film dokumentalny, możemy robić film fabularny. Ja teraz po takiej przygodzie z fabułą jakiejś przygodzie wracam do dokumentu. Właśnie jestem w trakcie zdjęć do filmu jakby kontynuacji przygód Tomka Stronowskiego, kontynuacji z filmu Lekcja Muzyki. W grudniu tego roku rozpocznę zdjęcia do filmu o grudniu 70. W przyszłym roku albowiem mamy 40. rocznicę wydarzeń grudniowych. Praca w filmie dokumentalnym jest kompletnie inną pracą niż praca w filmie fabularnym. To jest zejście, powiedziałbym, na ziemię, po prostu. Z jakiegoś świata wykreowanego nagle trzeba zapomnieć o tym wszystkim. Kamera jest dodatkiem. Krzysztofski wyszedł z dokumentu i już do niego nie wrócił. No ale to był Kieślowski. Mnie zawsze krępują tego rodzaju porównania. Czy inne formy? Ja bym chciał wrócić do teatru. Miałem krótką przygodę z teatrem. W tej chwili rozczytuję się w tekstach. Szukam czegoś, co mi zaprzątnie głowę. Na tyle, że rozpocznę wycieczki po teatrach z jakąś propozycją realizacji. Myślę o jakimś tekście współczesnym. I to jest... No, nagroda dramaturgiczna Gdyni dostarcza co roku. To raz, ale no, jest spora grupa świetnych dramaturgów w tym kraju. Właśnie teatralnych. No, pański przyjaciel, Paweł Demirski na przykład. Odważyłby się pan wystawić, Pawła? No, my kiedyś byliśmy przyjaciółmi, ale dzisiaj jesteśmy nieco w innych momentach i nie bardzo chyba byśmy się zgodzili. Mieliśmy takie krótkie spotkanie, w którym jednoznacznie to wyszło. Te drogi nasze się rozeszły. Ja nawet nie szukam
kontaktu. Paweł stworzył swój rodzaj teatru, jego sztuki reżyseruje jego dziewczyna i są bardzo płodni, bardzo pracowici. To jest zupełnie nie to, co jakby mi przyświeca, jeśli chodzi o teatr. Więc z pewnością nie Paweł Demirski, bo to zupełnie inny kierunek. Ale co chcę powiedzieć? Bo teatr przez to, że jest pozbawiony tego medium filmowego czy telewizyjnego, a operuje w terenie, operuje na żywo, nie ma takiego rozgłosu, takiej promocji jako pewien środek wyrazu. No, w Polsce są 63 teatry. Niech pan zobaczy, jaka to jest machina ogromna i jaki to jest zespół ludzi, którzy pracują nad tym. I już choćby właśnie z tej statystyki wynika jakiś rozwój, bo to trwa i to ma coraz fajniejsze kształty, bo polski teatr w ostatnich latach naprawdę nieźle się w Europie zaczyna rozpychać. Ja to obserwuję, kibicuję wszystkim tym ludziom, bo wiem, jaka to jest ciężka robota. Film żyje własnym życiem. Robimy film, on płynie, gdzieś można go wysłać do Stanów, proszę bardzo, do Chin, nie ma żadnego problemu. Żeby wyjechać ze spektaklem teatralnym gdziekolwiek, no to już jest ogromny kłopot. Ja chciałbym się z tym zmierzyć, bo to jest też od strony pracy z aktorem. Coś dla mnie istotnego. Ja przecież nie mam na koncie studiów filmowych. Wszystko, co robię, robię... Tylko to studium scenariuszowe. Tak. Wszystko, co robię, robię intuicyjnie i robię na podstawie własnych doświadczeń. Było kilku takich, prawda, w historii kina? To jest ich pełno, bo szkoły filmowe, no to jest jakby jeden rodzaj aktywności, ale niezależne kino właściwie w każdym zakątku globu kreuje wielkie środowiska ludzi, którzy po prostu robią filmy, bo czują, że mają coś do opowiedzenia, mają jakąś opowieść i z tego się bierze potrzeba zrobienia filmu. Nie z potrzeby wykształcenia się w tym kierunku i uprawiania takiego zawodu, tylko z potrzeby opowiedzenia czegoś innym ludziom. Ja właśnie jestem reżyserem, jestem producentem filmowym z tej potrzeby. Ale chciałbym wrócić do teatru i właśnie w takim kierunku teraz spróbuję, może w najbliższym czasie znajdzie się czas potem cokolwiek, jakiś ruch wykonać. Nie wiem, czy teatr będzie mnie chciał, nie wiem, czy wreszcie to się uda. No ale skoro padło takie pytanie, to... W wywiadzie czy jak powiedzieć? Proszę... Nie jest to konieczne. Drodzy czytelnicy Gazety Świętojańskiej, proszę trzymać kciuki za projekt Dekalog 89+. Ja zrobię wszystko, żeby nie były to filmy nudne. I tak jak dzisiaj pani Sokołowska rzuciła taką maksymę poetycką na początku swojej wypowiedzi na galionach. Im więcej autor się pomęczy, tym mniej męczy się odbiorca. Tego życzę odbiorcom moich filmów i w ogóle odbiorcom wszystkich filmów. I tego również życzę autorom, wysiłku, który nie wiadomo dokąd prowadzi. Nieskończonych męczarni życzymy, panie. Nie, wspólnej radochy, że cokolwiek się udało. Zamiast zwieszonych głów i poczucia, nie wiem, zmarnowanego czasu tu na widowni i tam w czasie realizacji. O nie, tego nie.